pasja lekkiej atletyki pojawiła się wtedy, kiedy pan Jarek namówił mnie na uczestniczenie w tych zajęciach. Nazywam się Mikołaj Fiedoruk, mam 14 lat. Moją pasją jest lekka atletyka. Mam jeszcze drugą pasję, którą jest pływanie. Uczęszczam na zajęcia lekkiej atletyki tutaj na hali. Treningi się jeszcze odbywają w szkole 14 i wiosną na stadionie lekkoatletycznym. Trenuję w piątki i w czwartki. W piątek jeżdżę na rowerze i podnoszę ciężary, sztangi, a w czwartek rzucam kulą i robię kółka na czas. Nazywam się Jarosław Gołębiowski, jestem trenerem w Podlaskim Stowarzyszeniu Sportowym Osób Niepełnosprawnych Start w Białymstoku. Zajmuję się sekcją lekkiej atletyki. W skład sekcji wchodzą zawodnicy z niepełnosprawnością ruchową, dorośli, jak i również dzieci. Wśród dzieci chodzi do nas Mikołaj Fiedoruk, jest to chłopiec 14-letni. Tak się składa, że jest moim uczniem również w szkole podstawowej numer 14, stąd się znamy. Uczę go przez 4 lata. W związku z tym, że bardzo fajnie angażuje się w aktywność na lekcjach wychowania fizycznego, rok temu zaproponowałem mu udział w treningach sekcji lekkiej atletyki. Dostałem jeden medal za pierwsze miejsce w biegu na 100 metrów. W Kozienicach. Inne osiągnięcia to miałem trzecie miejsce też w rzucie kulą. Poznałem wielu osób, którzy mają jakieś dysfunkcje i się dobrze z tym czują. Mam na przykład kolegów, którzy mnie rozumieją. Jest to chłopiec z niedowidzeniem korowym. Takie osoby również mogą uprawiać sport osób niepełnosprawnych. Brał udział już w Mistrzostwach Polski Juniorów, które odbyły się w 2018 roku w maju w Kozienicach. Brał udział w konkurencjach 100 metrów oraz pchnięcie kulą. Trenuje niedługo, ale mam nadzieję, że mu się podoba, że z chęcią chodzi na treningi, że tam w przyszłości będzie osiągał jakieś znaczące wyniki sportowe. Staram się wiązać z tym przyszłość taką, żeby pojechać na międzynarodowe takie zawody. Jeżeli ktoś chciałby znaleźć pasję swoją i czuje się z nią dobrze, taka osoba niech robi swoje.